Witamy gorąco i zapraszamy na popołudniowe wtorkowe fakty. Bogdan Zalewski i Ewa Kwaśny. Dzisiaj 29 października, ale my już myślą wybiegamy w przyszłość do 1 listopada, bo wtedy do piłki startuje nasz nowy selekcjoner naszej narodowej reprezentacji, Adam Nawałka. Jaka będzie właśnie jego taktyka, kogo odwoła, kogo powoła? Powiemy o jego zagraniach. Ja pana Adama pamiętam jeszcze z piłkarskiej Murawy, kiedy grał w Wiśle Kraków. Obejrzałem wiele jego meczów jako chłopak. No mamy nadzieję, że nie będzie dramatu. Tak. A propos dramatów, to amerykańscy uczeni, właściwie grupa międzynarodowych neurologów, odkryła taką dziwną zależność pomiędzy układem nerwowym naszego organizmu a światowymi kryzysami. Twierdzą, że odkryli taki algorytm, jak przewidywać takie dramatyczne wydarzenia na świecie. Będziemy też właśnie za oceanem. Powiemy o tym, dlaczego kilkanaście milionów Amerykanów dostanie wkrótce wypowiedzenia swoich prywatnych polis ubezpieczeniowych. Tak, rzucimy się za wielką wodę, ale też pamiętamy o naszej polskiej naturze. Wybierzemy się w Tatra, aby razem z góralami policzyć kozice. Będziemy też na Warmii i Mazurach. Tam z kolei wielkie zbieranie żołędzi. No tutaj na kopcu Kościuszki nie ma żołędzi, na razie jest wietrznie. Czasami nie ma dębów. Powiew... Właśnie, przede wszystkim nie ma dębów. Zapraszamy gorąco do 19. Słuchajcie nas.